No witajcie moi drodzy, tak się dzisiaj udało, że się wybrałem na spacer do lasu i tak u nas w lesie to są takie wieże, może nie wielkości wieży Eiffla, ale też imponujące wieże, na których można sobie popatrzeć po lesie dookoła. Zobaczcie, no. Tak się wychylę troszkę, żebyście zobaczyli, może tak nie oddam całkiem tego dramatyzmu, bo nie lubię się wychylać nie patrząc do tyłu, ale jest wysoko, jest milutko, no i można fajny materiał nagrać. Jestem w takim miejscu i nie wiem dlaczego tak jest, ale jest całkiem nieprzyjemnie. Jednak zapraszam tutaj do zamku, gdyby się ktoś chciał upodlić trochę, to są wszystkie kary za to, co dzisiaj zjadłem, bo złamałem dietę i w ogóle mnie tu zamknęli w to jakieś bractwo tajemne, wegańskie i tu mnie trzymają i będą mnie karmić teraz jak krowę jakąś zieleniną. Mam czekać. No, także ja was żegnam, a ja czekam na groch z trawą. No moi drodzy, specjalnie dla was nagrywam tutaj coś takiego specjalnego. Jestem w sali do BSDM, tak się to chyba nazywa. Widziałem taką reklamę gdzieś, nie wiem co to jest, ale w takich podobnych barwach było. Ale będziesz na filmie, jak tak będziesz szła. Limeczek Lidl. Cały czas robisz zdjęcia? Nie, teraz film nagrywam. Naprawdę? No i moi drodzy, tu bym wam nagrał taki krótki instruktażowy film o tym, jak robić lub nie robić zdjęcia. Jak widzicie, teraz jestem ciemny i teraz jestem jasny, a ludzie po prostu sobie zdjęć nawet takich samojebek nie umią zrobić. A tu na zamku tak ładnie można światłem pracować. Powiem wam moi drodzy, że kurde jest, są możliwości dzisiaj z tym słoneczkiem nakręcić bardzo ciekawe ujęcia. Ale tak wracając do mojej diety, no to dzisiaj nie ma diety, dzisiaj jest dzień wolny. Powiedziałem sobie i w ogóle cały weekend zrobiłem wolny od diety, bo jadę gdzieś tam jutro. Dzisiaj taką sobie wstęp zrobiłem, żeby zobaczyć, czy te wczorajsze remonty samochodu coś pomogły. A w ogóle wam nie mówiłem, że remontowałem samochód, to mi się vlogować nie chciało. O.